Pierwsza dama polskiej sceny kabaretowej nie znosi swojej twórczości. Ma bardzo niefrasobliwy stosunek do swoich tekstów. Nie prowadzi żadnego archiwum, a na pytanie masz, zazwyczaj odpowiada, gdzieś miałam. Maria Czubaszek nie lubi mówić o sobie, ale na prośbę Artura Andrusa, dama polskiego kabaretu, dała się namówić na wspomnienia. Tak powstała książka Każdy szczyt ma swój Czubaszek, z powodu której pani Maria przyjechała do Ełku. Choć proces powstawania tej książki to była dla niej prawdziwa trauma. Do tego stopnia, że Maria Czubaszek książki o sobie nie czytała i nie zamierza przeczytać. Ja tak nie lubiłam rozmawiać właśnie w sprawie tej książki, znaczy w sprawie tych swoich wspomnień, że już był taki moment, co mi się wcześniej nigdy nie zdarzyło, że żebym ja była nie wiem gdzie, jak widzę, że Artur do mnie dzwoni, jak mi się wyświetla, to ja zawsze podnoszę. Doszło już do tego, że ja widziałam, że dzwoni Artur, ja już nie odbierałam telefonów. I on wyczuł, że jeszcze moment i nasza przyjaźń się skończy, zarówno zawodowa, jak i prywatna. I się wystraszył. I naprawdę to już było blisko tego. Na kilkuset stronach fani pani Marii i kabaretu w ogóle mogą przeczytać o dzieciństwie, młodości i współczesnych spostrzeżeniach głównej bohaterki. Są tam anegdoty o Jana Szukowcie, Adamie Kreczmarze czy Agnieszce Osieckiej. Ja to zawsze podkreślam, że miałam wielkie szczęście być wśród bardzo fajnych ludzi. Mnie się tak bardzo nie chce czasem do ludzi, bo mam wiele zastrzeżeń do ludzi, ogólnie do tego gatunku. Maria Czubaszek wciąż zadziwia poczuciem humoru i autoironii. Jej życiowym mottem są słowa przedwojennej piosenki. Jedyne co warto, to uśmiać się warto, bo jedynym lekiem na współczesne czasy pełne agresji i tragizmu jest właśnie żart. Dlatego wychodzi z założenia, że w żartach nie ma tematów tabu. Może poza okrucieństwem ludzi wobec zwierząt. Jeżeli stwierdzam, że no niestety coś mnie bardzo denerwuje, ale nic z tym nie zrobię, nawet bym się przywiązała do drzewa, na co nie mam ochoty, to po prostu wtedy jedyne co to zostaje żart i wtedy jakoś mówię, jedyne co warto to uśmiać się warto i to pomaga i uważam, że na każdy temat można, że nie ma tematów tabu i że na każdy temat można żartować. Na swoich fanach pani Maria niezmiennie wywiera wielkie wrażenie. Ludzie cenią sobie jej dowcip. Ja jestem absolutnie pod wrażeniem pani Marii Czubaszek, bo rewelacyjna, fenomenalna, w tym wieku wypowiedzi są cudowne, prześmieszna. Ja absolutnie zastanawiałam się, czy kupić książkę, teraz wiem na pewno, że kupię. Wrażenia znakomite. Żałuję, że nie kupiłem wcześniej książki, żeby poprosić panią Czubaszek o autograf. A sama pani Mario? Nie, znakomita. No, znaczy ja ją widuję w telewizji, prawda, ale takie spotkanie na żywo jest zupełnie czymś innym. Znakomita kobieta, jestem naprawdę pod wrażeniem. Sam tekst i rozmowa z nią. Właściwie to nie była rozmowa, tylko monolog. Ale myślę, że warto było posłuchać i myślę, że warto było pośmiać się. Ze wszystkiego, tak jak sama powiedziała, wszystkiego. Książka Każdy szczyt ma swój Czubaszek planowo miała się ukazać w ubiegłym roku, ale chyba było warto czekać na te wspomnienia z przymrużeniem oka.